Znajdujemy się właśnie w miejscowości Kosta, koło Portoheli na Peloponezie. Stąd będziemy dzisiaj wypływać na pobliską wyspę Spetses. Można powiedzieć taką wyspę sąsiadującą z wyspą Hydrą, jedną z wysp sarońskich. Jeszcze na niej nie byliśmy, także to będzie zupełnie coś nowego, coś innego. No i zobaczymy. Przypłynął właśnie nasz prom. Zaraz będziemy szukać miejsca, gdzie kupić i za ile bilety. Na razie znaleźliśmy tylko kartkę z godzinami odjazdów. Kursują od 9 do północy i praktycznie co godzinę. W godzinach szczytu nawet co pół godziny, więc połączenie jest bardzo dobre. Tutaj z tyłu za mną znajdują się też takie małe taksówki wodne. Taką taksówką możemy dopłynąć sobie też właśnie stąd na wyspę Spetses. Taka taksówka kosztuje 23 euro i bodajże ona jest na 8 osób. Jeżeli zbierzemy sobie komplet, zamiast większym statkiem możemy sobie popłynąć taką małą łódeczką, bo one kursują cały czas. Także na powrót, z tego co się orientuję, naszego większego statku już nie będzie dostępnego, także tak czy siak będziemy musieli sobie wziąć taką mniejszą taksówkę. O właśnie, jedna wraca. Sami zobaczcie. O, a tam płynie już kolejna, także ruch jest tutaj dość spory. Znajdujemy się już na promie, na stateczku tak naprawdę. Nie było żadnej możliwości zakupienia biletów przed wejściem tutaj na pokład, także prawdopodobnie będziemy za ten rejs płacić na miejscu. Udaliśmy się na górny pokład, aby podziwiać powiewającą grecką flagę na wietrze oraz oddalający się stały ląd w okolicach Portoheli. W międzyczasie kupiliśmy bilety. Przyszedł do nas pan na promie, który sprzedawał takie bilety. Koszt to cena 3 euro za osobę dorosłą, a dzieci płacą połowę. A po drugiej stronie w oddali widzimy już wyspę Spetses, należącą do 5 głównych wysp sarońskich. Obok głównej wyspy jest jeszcze jedna mniejsza, Spetsopula, ale jest ona prywatną wyspą należącą do greckiego miliardera. W oddali po lewej widzimy najbliższą plażę, pewnie się na nią wybierzemy, ale to później. A po prawej mamy port Dapia. Tak jak już się przyzwyczailiśmy, na greckich wyspach największym miastem wyspy Spetses jest miasto pod tą samą nazwą z populacją około 4000 osób. Ponad 95% mieszkańców mieszka w tym mieście, reszta jest rozrzucona po okolicznych wioskach. Podróż trwa tak naprawdę około 15, może 20 minut. Dopłynęliśmy już do portu w Spetses. Wysiadamy. No i już jesteśmy. Taka ciekawostka, używanie samochodów na wyspie jest ograniczone, a dokładnie pozwolenie na nie mają tylko miejscowi. Ale za to rzuca się w oczy dość duży ruch jednośladowców. Bardzo popularne są skutery, rowery oraz quady. A przed nami najbliższa plaża, tą, którą widzieliśmy wcześniej z promu. Malutka, w centrum miasteczka, ale jakby ktoś naprawdę chciał się zanurzyć, to jak najbardziej się da. My nie skorzystamy, gdyż jesteśmy tutaj za grudko i szkoda nam czasu. Ale jeśli ktoś zostaje dłużej, to popularne są wycieczki dookoła wyspy albo autobusem, albo wodną taksówką i zatrzymują się one w topowych miejscach wyspy. My idziemy dalej. Tak jak wspomniałam, stolicą wyspy jest miasteczko Spetses z malowniczym portem Dapia, które wyróżnia się elegancką architekturą urzekającą promenadą w pobliżu portu, na której tętni życie w okolicznych tawernach, barach i sklepikach. This is just
można skorzystać z przejażdżki dorożczką, aby podziwiać okoliczne szykowne domy w pobliżu promenady i portu. Ale ja polecam spacer, oddalenie się od najbardziej uczęszczanych szlaków i przespacerowanie się po krętych lokalnych uliczkach, gdzie możemy być praktycznie sami i delektować się odgłosem cykad. Zatoczyliśmy kółeczko i z powrotem wróciliśmy do portu, gdzie water taxi przywozi kolejnych turystów. A my idziemy jeszcze na drugą stronę portu, pomału rozglądając się za jakąś tawerną. A teraz trochę informacji dla lubiących historię. Speces, jak i pobliska Hydra, to wyspy o dużej morskiej tradycji zamieszkiwane przez znakomitych kupców i marynarzy. Odegrały ważną rolę w wojnie o niepodległość Grecji, która rozpoczęła się w 1821 roku. Znajdujemy się przy pomniku Bubuliny. Była to jedna z nielicznych kobiet, ona tak jak jej synowie, walczących o niepodległość Grecji. Wyspa Speces była pierwszą grecką wyspą, która wniosła flagę rewolucji z dumnym napisem Wolność lub śmierć. A żywą legendą wyspy jest grecka bohaterka walki o niepodległość Laskarina Bubulina. Kobieta admirał i właścicielka prywatnej floty, której statki zablokowały okręty tureckie. Tak jak w Porto Heli, możemy tutaj spotkać drogie jachty cumujące w porcie. W latach 60. i 70. wyspa Speces stała się popularnym miejscem pobytu bogatych Atyńczyków, którzy kupowali tu swoje wille. Takim przykładem jest też piękny hotel Poseidon. Po drugiej stronie jest on uważany za najstarszy hotel na wszystkich greckich wyspach. Ten luksusowy hotel przyciąga do tej pory elitę kulturalną, a gościł w swoich progach niejednego potomka rodzin królewskich. Robi się już trochę późno, więc zmierzamy do naszej tawerny, którą wypatrzyliśmy sobie spacerując po wyspie. Że wszyscy zgłodnieli, także tradycyjnie dzisiaj zatrzymujemy się w greckiej restauracji o nazwie Bubulina, stąd, że też ta kobieta właśnie pochodziła. Będziemy jedli w tawernie pod jej nazwą. Tym razem zamiast sałatki greckiej zamówiliśmy sałatkę Bubulinę. Smażone cukinie tutaj podają, tak, są trochę dość większe kawałki, ale też bardzo smacznie. Grillowane papryczki nam przyszły, oczywiście frytki i dzadzyki też są. No i przyszło moje ulubione grillowane halloumi i są też kalamary dla dzieci. Oraz keftedakia. Ta
tawerna znajduje się również w bardzo fajnym miejscu, ponieważ tam z tamtej strony jest port, gdzie przypłynęliśmy i tutaj wzdłuż promenadą centralnie na wprost nas znajduje się ta tawerna. Bardzo przyjemnie. Wspaniałe miejsce. Polecam. A jeżeli tu przyjeżdżamy, a nie chcemy stołować się w tawernach, w restauracjach, tam z tyłu również znajdują się tradycyjne suwlaki. Pojedliśmy, więc teraz idziemy jeszcze na ostatni spacer spalić kalorie i trochę polatać dronem. Wędrując uliczkami, natrafiliśmy na Muzeum Bubuliny. Nam już czas na to nie pozwoli, ale dla zainteresowanych cena wejścia to 6 euro za osobę dorosłą. Muzeum prowadzone jest przez potomków bohaterki, od których dowiedzieliśmy się, że warto wybrać się na spacer we wrześniu, ponieważ jest rocznica zwycięskiej bitwy przeciwko Turcji. Budowana jest tutaj replika tureckiego statku, który podczas bitwy zostaje spalony. Obchodzone jest to bardzo hucznie, a na wyspę przyjeżdża mnóstwo turystów, aby zobaczyć tą inscenizację na żywo, która kończy się pokazem sztucznych ogni. W międzyczasie polataliśmy trochę dronem, więc zaraz zobaczycie kilka wstawek z lotu ptaka. Kochani, jeżeli tylko znajdujemy się w okolicach miasteczka Portoheli, mamy ochotę udać się na jakąś właśnie wycieczkę z pobliskich wysp, czy właśnie Spetses, czy wyspa Hydra, ja osobiście gorąco polecam. Bardzo fajna przygoda.
Nasz czas na wyspie dobiega końca. Idziemy jeszcze na centralny plac przed hotel Poseidon, gdzie znajduje się pomnik Bubuliny. Słońce pomału już zachodzi, a na placu pojawiło się bardzo dużo rodzin z dziećmi. Zrobiło się już troszkę chłodniej i temperatury już też tak nie męczą jak w dzień. Także pora wracać. Żegnamy się z uroczą wyspą Speces i jej bohaterką Laskariną Bubuliną. Po drodze mijamy jeszcze sporo osób. Obieramy kierunek do portu Dapia, do którego wcześniej przypłynęliśmy. Musimy jeszcze sprawdzić, jak wrócimy. Z tego co się orientuję, dużego promu już nie ma, ale w zastępstwo pływają do północy takie średnio osobowe kutry. Zwiedziliśmy troszeczkę wyspę Speces, zobaczyliśmy okolice, stołowaliśmy się w tradycyjnej greckiej tawernie, a teraz czas wracać do domu. Nasz środek transportu na dzisiaj to jest na drogę powrotną oto taki mały stateczek a la kuter. Też kosztuje on 3 euro na osobę dorosłą, a dzieci płacą euro 50. Wracamy do portu Costa i stamtąd mamy jakieś 10-15 minut do naszego domu, w którym mieszkamy, także gorąco polecam, jeżeli tylko macie możliwość i ochotę wybrać się na pobliską wyspę, polecam. Mamy możliwość jeszcze zobaczyć zachód słońca na wyspie Speces. No i takim pięknym zachodem słońca żegnam się z Wami i widzimy się w następnym odcinku. Zachęcam do subskrypcji kanału i zostawienia palucha w górę. Także pozdrawiam, do zobaczenia, pa!